Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzisiaj chciałbyśmy pokazać, jak dawniej przygotowywano kisiel z owsa. Kisiel ten był jednym z głównych dań na wieczerzy wigilijnej. Jest ze mną pani Mika, która należy do naszego koła gospodyń wiejskich Kamioneczki i to właśnie ona pokaże, jak dokładnie przygotować taki kisiel. Aby przygotować taki kisiel, trzeba owiec zemleć w młynku do mielenia zboża, na taką śrubę. I teraz przystępujemy do roboty. Taką miareczkę wsypuję do miski, tej śruty. Zalewam taką samą pojemność ciepłej wody. I wymieszam. Wymieszam na taką babkę. Nie za gęsto, nie za rzadko. Dawniej, jak były płyty, to wystarczyło na całą noc, mówię, i on się ukisił, a teraz przy grzejniku to on zdobył najmniej. Już jak on się nie ukisił, to biorę nawet palcem próbuję. Kwaskowaty. No może być. Zlewam to wszystko na sito. I będziemy jeszcze podciskać sok. Biorę tak w ręce i wyciskam. Odkładamy, jak wycisnęłam tą śrutę, odkładamy jeszcze sitko i przelewamy tą końcówkę tego kisielu. Tą wodę do tej wyciśniętej śruty, jeszcze tak z pół tej miareczki, co miałam. To wszystko znowu na sitko. Tak, i to wszystko znowu na sitko. Na sitko dajemy. O tak, wyciskamy. Dobrze. Już jest wszystko wyciśnięte i można przystąpić do gotowania. To już jest ten kisiel. Gotowy. Gotowy, tylko trzeba go jeszcze oczywiście ugotować. Z pół łyżeczki soli wsypać. No i już zaczynamy gotować. Wsypuję z pół łyżeczki soli. Wymieszam. I gotuję. Cały czas mieszając, żeby nie przywarło. Kisiel mam gotowy. I przelewam go do miski, już jest gotowy. Na Wigilię to się jadło z cukrem, posypywało się cukrem, a drugą porcyjkę z chmereczkami. Mój tata mówił, dzieci pod nością, mówi, łyżki z kisielem wysoko do góry, żeby owiec dłużył usług. Życzymy wszystkim smacznego i wesołych świąt!